mordeczki, mordeczki. Widzę, jakie zamieszanie wywołało zdjęcie mojej nadchodzącej kolekcji All Night Tijary. Jesteście wieśniakami. I co ja mam poradzić na to? Zobaczcie sobie 3/4 brandów hip-hopowych artystów, w jaki sposób robili przeróbki różnych mark. Czy to Thrasher, czy inne rzeczy. Czy chociażby znaków firmowych Coca-Cola, czy Marlboro. I co? Gardzę marką Off-White i każdy o tym wie, tak samo jak gardzę marką Supreme. Ale, jak wiecie, słowo Tijara oznacza haslowanie, handlowanie, a follow-up All Night idealnie mi do tego pasuje. Wracając do tego, co mówiłem, jesteście bandą wieśniaków i mi się zwyczajnie nie chce wam pewne rzeczy tłumaczyć. Wasz stan świadomości dotyczący mody i tego typu kwestii nie będzie w życiu sięgał nawet małemu palcu u stóp mojej osobie. Także dodam ponadto, że jestem najlepiej, powtarzam, najlepiej ubierającym się polskim artystą i to nie ulega żadnej wątpliwości. I nie jest to kwestia metek, mark czy ceny ciuchów, a zwyczajnie wyczucie pewnej estetyki, której widzę brak wielu osobom, a ja ją mam. Pozdrawiam. Jeśli ktoś ma do tego wątpliwości, co mówiłem wcześniej, to sprawdźcie sobie moje klipy. Byłem pierwszym typem w polskim hip-hopie, który zaczął chodzić w takich markach jak Versace, Gucci, Stone Island, Zanotti, Givenchy i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Etro, Brioni, Moncler, Bottega Veneta. Kurwa, mordo, o czym ty do mnie w ogóle chcesz mówić? Powiedz tak szczerze. Miś mali wypachniony z perfumami za 1,5 teraz, wariacie. O czym? By nie było, nie czyni mnie to lepszym człowiekiem pod żadnym względem. Ale w tej kategorii, fly talk, nie ma konkurencji. Nie ma, mordo. Momentami czuję się jak elegancki pan w garniturze, który wchodzi do klatki z szympansami. Te szympansy nie wiedzą, co się dzieje poza klatką i rzucają w tego eleganckiego pana odchodami. Po czym do tej klatki szympansów wchodzi drugi, trzeci, czwarty, piąty pan w garniturze i te szympansy dopiero sobie zdają sprawę z tego, że świat jest trochę większy niż to, co widzą w tej swojej klatce.